Witam Was! Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia na mięśnie brzucha, które są rzadko spotykane, które są mega oryginalne oraz przede wszystkim mega skuteczne. Dla osób, które nie mają dostępu do sprzętu, czyli na kwarantannie, bądź mają dostęp do sprzętu i trenują mocno siłowo. Łapy nie ma! Będzie 4000 łapek w górę, ta seria będzie kontynuowana. Zapraszam do współpracy ze mną, do wspierania kanału oraz tu macie kod KFD. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, tak zwane wood choppery. Ja wykorzystałem do tego butelki, Wy możecie użyć do tego jeszcze i handli, i wyciągu, i nawet gum. Proponuję Wam tutaj wykonać od 10 do nawet 25 powtórzeń, w zależności jakie masz obciążenie. Jak pewnie zauważyliście, pracuje tutaj całe ciało, nie tylko mięśnie brzucha, więc można traktować to energetycznie, nawet na redukcję. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, możecie do tego wykorzystać ręcznik bądź jakąś szmatkę. To jest ćwiczenie dla osób, które potrafią już bez problemu wykonywać deskę i chcą progresować, znaleźć ćwiczenie trudniejsze. I w zależności od tego, ile masz siły, możesz podpierać się kolanami bądź na stopach. Jeśli nie potrafisz utrzymać tutaj mięśni brzucha, pojawia się hiperlordoza, niestety to ćwiczenie nie jest dla Ciebie. Wykonaj od 10 do 15 powtórzeń w 4 seriach. I macie kolejne ćwiczenie, które wzmacnia i Twoje mięśnie brzucha, i Twój kręgosłup oraz Twoje ćwiczenia główne. Jest to Lat My Rotation, gdzie pracujemy bardziej kompleksowo, bardziej złożono, nie izolujemy tutaj tułowia. Dzięki temu takie ćwiczenie staje się jeszcze bardziej energetyczne, więc dla osób, które robią redukcję na kwarantannie, w sam raz. Wykonaj tutaj w zależności od ciężaru od 8 do 15 powtórzeń. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, widać tutaj kółeczko, ale nie budzi się, będzie to troszeczkę inne ćwiczenie. Celem tego ćwiczenia będzie, oprócz tego, aby wzmocnić mięśnie brzucha, to jeszcze zaangażować dodatkowo tylną grupę ud. A konkretnie chodzi o uginanie w stawie kolanowym, ale też pokażę Wam wersję dla osób, które mają słabą górę, chciałyby wykonywać to ćwiczenie, ale niestety przez to, że mają górę słabą, łamie się cała pozycja. W takim razie, jak wygląda ta wersja? Przede wszystkim, jak już jesteś na samym dole, wykonujesz ruch zgięcia kolanowego, zaczynasz uginać biodro, które się podnosi, natomiast później dosuwasz całe ciało. Oprócz tego, że pracują mięśnie brzucha, to też tylna grupa ud. I to też może być ćwiczenie dla osób, które nie potrafią robić żurawia, jako regresja. Dla osób, które mają słabą górę, proponuję ustawić kółeczko pod barkami bądź przed twarzą i następnie wykonujesz dokładnie to samo, co w wersji trudniejszej. Proponuję Wam wykonać tutaj od 8 do 15 powtórzeń z wydłużoną fazą ekscentryczną, więc jak schodzisz, wykonujesz to od 3 do 4 sekund. I przechodzimy do ostatniej wersji, wykorzystujemy tutaj znowu koniec sztangi, ale możecie do tego użyć i piłeczki, i nie wiem, nawet ręcznika, szmatki i jeździć po podłodze. Mając sztangę na samym środku, nie powinniście tak mocno wypinać tyłka, tak ja to robię, tylko ja nie miałem wyjścia, ponieważ nie miałem tam miejsca. Proponuję Wam wykonać tutaj od 10 do 20 powtórzeń w 4 seriach.